Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć temat marki Ford, a w zasadzie możliwość sprawdzenia samochodów tej marki na podstawie numeru VIN w autoryzowanym serwisie. Zacznijmy od tego, że Ford posiada scentralizowaną bazę serwisową, to znaczy, że z poziomu polskiego autoryzowanego serwisu jesteśmy w stanie podejrzeć historię auta serwisowanego na przykład we Francji. Ford od już kilku dobrych lat, powiedziałbym, że w momencie wprowadzenia Focusa trzeciej generacji, ewentualnie czwartej generacji Forda Mondeo, posiada w pełni scentralizowaną bazę serwisową. To znaczy, że wszelkie usługi, które są wykonywane na aucie, są widoczne w systemie. Mam tu na myśli wymiany oleju, filtrów, klocków hamulcowych, koła dwumasowego, czy też jakieś naprawy gwarancyjne, akcje serwisowe, które są wykonywane na koszt Forda. I o tym pewnie gdzieś mogliście wcześniej przeczytać, natomiast rzadko kto wie, i to nawet z pracowników Forda, że w momencie, kiedy pojawiacie się waszym Fordem w ASO na diagnostykę komputerową, kiedy jest podłączane do gniazda OBD2 serwisówka Forda, tak zwany IDS, to wtedy zapisywany jest na serwerze Forda przebieg wraz z listą błędów zapisanych w skrzynce nadwozia, czy też w jakichś innych sterownikach. Jest to o tyle ciekawa informacja, że miałem dosyć sporo samochodów, takich już nastoletnich, w których no, ta historia była uboga, ewentualnie w ogóle nic nie było, natomiast gdzieś dokopywaliśmy się po czasie, jak temat zgłębialiśmy, że jest taka baza w Fordzie, gdzie są gromadzone dane zapisane podczas podłączenia serwisówki Forda. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy każdy serwis o tym wie. Z mojego doświadczenia wynika, że raczej nie. Natomiast jest taka możliwość. Ja bynajmniej wyciągałem wielokrotnie i tam były naprawdę bardzo wartościowe informacje. Także dzielę się też z Wami tym, bo wiem, że często tam były jakieś najświeższe przebiegi. Co tutaj bym jeszcze dodał? No oczywiście polecam każdego Forda rozkodować na podstawie numeru VIN, żeby nie kupić jakiegoś auta będącego po przeszczepie, gdzie kupujemy auto, które było wcześniej skradzione, ewentualnie po jakimś poważnym wypadku i nie w pełni odbudowane, lub po prostu było Anglikiem, gdzie mamy przełożoną kierownicę z prawej strony na lewą stronę. Co tutaj bym jeszcze dodał? W zasadzie standardowo możecie to sprawdzić w ASO. Wcześniej należy się najlepiej umówić, podjechać z właścicielem z dokumentami auta, pokazać samochód i wtedy pracownik Wam powinien taki przebieg podejrzeć. Ewentualnie, gdybyście mieli problem, chcieli zaoszczędzić swój czas i pieniądze związane z wyjazdem, możecie się ze mną skontaktować poprzez maila. Mail zawsze jest podany w opisie materiału. Ewentualnie zostawcie numer VIN wraz z kontaktem mailowym do siebie. Staram się w miarę możliwości szybko odpowiadać. Gdybyście mieli problem z rozkodowaniem numeru nadwozia, to też ze mną się kontaktujcie. Mam taką możliwość, chętnie w tym zakresie również pomogę. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja za jakiś czas postaram się rzucić filmik dotyczący diagnostyki Forda oraz możliwości na potwierdzenie lub sprawdzenie przebiegu poprzez wykonanie dosyć szczegółowej diagnostyki. W tym momencie tylko dodam, że jesteśmy w stanie taką diagnostykę wykonać w zasadzie na terenie całego kraju. Gdybyście byli też taką usługą zainteresowani przed zakupem auta lub macie Forda i chcecie sprawdzić jego stan techniczny, to również możecie pisać do mnie na maila. Ja Wam w tym momencie bardzo dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!